Aby podejść odpowiednio do zagadnienia jakości i wydajności czyszczenia, potrzebna jest dokładna analiza miejsca powstawania tutaj tego procesu, czyli przeanalizowanie całego procesu produkcyjnego pod kątem ewentualnych optymalizacji w zakresie właśnie jakości i wydajności procesów czyszczenia i konserwacji. Najczęściej w zakładach spotyka się z szmatami bawełnianymi lub szmatami, które są wymieniane. My stosujemy tylko i wyłącznie czyściwa jednorazowe, zarówno papierowe, jak i włókninowe. Dlaczego papierowe i włókninowe? Dlatego, że to są czyściwa, które są jednorazowego użytku, przez to jest pewność, że operator, który używa tych czyściw, zawsze tak naprawdę ma taką samą jakość, taki sam produkt, którego może oczekiwać. Co jest istotne też, to, żeby popatrzeć też trochę na przedsiębiorstwo tak z lotu ptaka, ja to nazywam helicopter view, czyli nie tylko stricte zakup samego produktu, ale i też tego właśnie jego użytkowanie, jak to wpływa na cały proces produkcyjny, ale i też na koszty związane z tym, co się finalnie przekłada na wyniki przedsiębiorstwa. Ale od ogółu do szczegółu, czyli mamy tutaj to spojrzenie z góry, ale idźmy do detali, tak? Jednym z detali jest to, że czyściwa jednorazowe, czy to papierowe, czy włókninowe, tak naprawdę wspomagają proces czyszczenia na nawet do 35% są w stanie ograniczyć ten czas potrzebny na wykonanie danej czynności versus szmaty bawełniane. Do tego czyściwa jednorazowe chłoną mniej rozpuszczalnika. Nawet z naszych doświadczeń to jest do 41% mniej. Kolejna sprawa to jest ograniczenie zbędnego ruchu. Jeżeli jesteśmy w stanie przeanalizować sytuację, jaka jest w przedsiębiorstwie i to, że możemy zaplanować lokalizację dozowników, w których umieszczone są czy środki czystości, czy właśnie czyściwa, to w tym momencie ograniczamy zbędny ruch. To jest marnotrawstwo, które często spotyka się w zakładach produkcyjnych, że operator musi iść z swojego miejsca, gdzie pracuje, do miejsca, gdzie są zlokalizowane przykładowo te czyściwa bawełniane. Wraca z powrotem, okaże się, że jednak to nie jest taki produkt, jaki być powinien. Znowu wędruje, tak, i znowu wraca, więc to jest czas. Tak? Każda sekunda może być przeliczona na złotówkę. Czyściwa jednorazowe są lżejsze od takich typowych szmat, więc z jednej strony mamy ograniczenie magazynu tak naprawdę, a z drugiej strony, co jest istotne, to jest to, że utylizacja mniej kosztuje, dlatego że czyściwo mniej chłonie, mniej waży, więc i przez to koszty utylizacji są dużo mniejsze. Więc w totalu nam się tak naprawdę spina to na wynik finansowy firmy. Kolejna sprawa to jest to, że coraz częściej zakłady produkcyjne widzą potrzebę wdrażania filozofii Lean Management, to, która przyszła z Japonii. My szczególnie się skupiamy na 5S, czyli tych 5 elementach, które mogą właśnie wspomóc tą wydajność i jakość wykonywanej czynności. Mam tutaj na myśli selekcję, tak? Czyli jeden z elementów 5S. Tutaj tak naprawdę chodzi o dobór odpowiedniego rozwiązania, które jest stricte potrzebne na danym stanowisku pracy. Tak? Nie chodzi o to, żeby użyć szmaty, która może być do wszystkiego i do niczego, tylko czyściwo, które jest dopasowane do danego procesu. Kolejna sprawa to jest systematyka, tak? Czyli tutaj to, co wcześniej wspomniałem, dobieramy dozowniki, które mogą być otwarte, mogą być zamknięte w miejscu procesu. Kolejna sprawa to jest sprzątanie. Jeżeli pracownicy dbają o swoje maszyny, o swoje miejsce pracy na bieżąco, też unikamy ryzyka niepotrzebnych przestojów, tak, które mogą być związane z tym, że maszyna jest niedoczyszczona, brudna i możemy nie zauważyć problem, który się może pojawić, tak, w związku z tym, że mamy duże zanieczyszczenie całego środowiska, w którym operator pracuje. Kolejna sprawa to jest standaryzacja. Mamy po prostu w głowie, gdzie co leży, w jakim miejscu, nie musimy się zastanawiać, nie musimy szukać. Tak samo szczęśliwym wiemy, że jest takiej długości, takiej jakości i nie trzeba po prostu marnotrawić czasu właśnie na to, co wcześniej wspomniałem, na ten zbędny ruch. No i ostatni element to jest samodyscyplina. Z jednej strony to jest trochę jakościowe podejście do procesu, z tego względu, że pracownik, jeżeli używa narzędzi, które są profesjonalne, które są dobrej jakości, pracuje mu się lepiej, tak? Ma komfort pracy, a przez to też zwiększa się jego wydajność, co finalnie skutkuje tym, że firma lepiej funkcjonuje i może zaoszczędzić naprawdę duże pieniądze, stosując tego typu czyściwa jednorazowe, stricte dopasowane do procesu.